Siema, ja jestem Ciaro Usago, jestem stylistą fryzur od 11 lat, ale nie tylko, robię inne różne artystyczne rzeczy i nie tylko. I w zasadzie w moim życiu dzieje się coraz więcej. Jeśli nie wiecie, bo kto już mnie ogląda od dłuższego czasu, to wie, że mi się dużo dzieje i różnych rzeczy. No, dzisiaj porozmawiamy sobie o 10 cechach idealnego klienta u fryzjera. Jeśli jesteście ciekawi, co fryzjerzy, bo robimy takie, wiecie, testy, rozmowy, ankiety z fryzjerami, stylistami, więc to nie tylko moje odczucia. No ale jeśli jesteście ciekawi tych cech idealnych względem jakby... Dobra, nieważne. Zapraszam do oglądania. Co jest bardzo ważne. Zawód fryzjera, czyli bycie fryzjerem, stylistą włosów jest moją pasją. W zasadzie od dziecka. Bo jeśli nie wiecie, to od dziecka z tymi włosami pracuję. I pierwsze moje zarobione pieniądze były, kiedy miałem 8-9 lat. Robiłem takim babciom różne jakieś tam fikołki na głowach. Tak, więc włosy kochałem od dziecka, szczególnie długie. Lalki moich kuzynek i nie tylko, bo ja też trochę lalek miałem. Były po prostu łyse, miały boby, loby, wszystko miały. Pasemkę kolorowe z kredek świecowych albo z różnych innych rzeczy. Nie pytajcie, lakiery do włosów nie pytajcie. No. Te włosy potem już nie były włosami. Mimo, że były z plastiku. Gdybym wiedział, że ta praca z ludźmi jest taka trudna, to szczerze nie wiem, czy wybrałbym ten zawód, czy kształciłbym się w tym zawodzie, czy wydawałbym tyle kasy na szkolenia, czasu na szkolenia, nerwów na szkolenia i siły, energii na to w ogóle wszystko. Ponieważ jest to wbrew pozorom z niektórymi niewdzięczna praca. Jeśli ktoś ma słabą psychikę, to nie poradzi sobie. I wiele osób rezygnowało z tego zawodu. I w pewnym momencie ja też miałem ochotę. Tutaj na przykład jest filmik a propos tego. I tu jeszcze jeden, i jeszcze jeden. Możecie tutaj sobie oglądać te filmiki, które nagrywałem już jakiś czas temu. Jeśli jesteście ze mną długo, to już je widzieliście. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, albo jesteście tutaj świeżo, co? To może mogliście przeoczyć ten odcinek, więc zapraszam. No i teraz, jakie są te idealne cechy, żeby fajnie się współpracowało z tym klientem? Otóż pierwsza z nich. Banalna, ale brak spóźnialstwa, czyli niespóźnianie się. Słuchajcie, tutaj nie mówię o 3 minutach, 5, ale już jak się robi 10, 15, 20, pół godziny albo i więcej, no to słuchajcie, mi się zdarza odmawiać wizyty, ponieważ ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby kolejna klientka przez tą, która się spóźniła, czekała. Kiedy czuję, że mogę sobie pozwolić na to, albo wiem, że to jest wyrozumiała osoba, albo wiem, że na przykład był pościsk, już nie jest to okej, ale naprawdę zdarza się, że klientki spóźniają się 20 minut, 30. I jeśli na przykład mam taki mega, wiecie, fu, no to nie dam rady, ponieważ potem każda kolejna klientka musi o te pół godziny dłużej czekać. I już jest kilka klientek wkurzonych. Ja czuję presję czasu, bo ja nienawidzę, jak ktoś się na mnie czeka. Więc one do mnie mówią, panie Michale, albo Ciaro, ty się nie stresuj, spokojnie, to jest tylko 5 minut, czy tam 10. Ale naprawdę tego nie lubię. Tylko wiecie, to jest taki specyficzny zawód i jak przychodzi nowa osoba, na przykład nawet jak jest konsultacja, czy coś tam, ustalicie sobie, że coś będzie trwało 2 godziny, to czasami może to trwać 2-15, no zależy od włosów, tak? Druga idealna cecha klienta to świadomość urodowa. Nie będę tutaj się rozwijał, co to jest, bo to wymaga moim zdaniem innego odcinka, więc odcinek wyświetli wam się tutaj u góry. Możecie sobie do niego przejść. Tak, więc świadomość urodowa jest bardzo ważna. Jej brak też nie jest najgorszy, ale to zależy od tego, czy jesteście typem pierwszym, czy typem drugim. Ale o tym wszystkim w tym odcinku tutaj. Trzecia idealna cecha klienta u fryzjera to szczerość. Słuchajcie, banalne, ale bardzo ważne. Bardzo ważne. Zdarza się, że wiecie, ktoś jest na przykład niezadowolony, ale mówi tak, jest super, a potem za przeproszeniem opieprza ci po prostu dupsko w internecie, w świecie, wszędzie. Nie można powiedzieć sam, wiecie, słuchaj, no tutaj jest coś nie tak, albo nie czuję się do końca. Normalnie można to powiedzieć, tylko zrób to normalnie, w miły sposób. Od tego jestem, od tego są fryzjerzy stryści, żebyś czuła, czy czuł się dobrze. Ale też z dopasowaniem, bo jest fryzjer i fryzjer, pamiętajcie. Ale szczerość jest ważna. Zero pludera i fałszu. Czwarta cecha idealnego klienta u fryzjera to po prostu luz. Proste, luz. Ja wiem, że wiele osób było skrzywdzonych przez fryzjerów
i ma traumę do końca życia i się boi, ma koszmary w ogóle. Ale słuchajcie, wyrzućcie na luz. Ja słynę z tego wśród moich klientów i moich bliskich osób, że staram się z klientami mieć taki bardzo luźny kontakt, wręcz taki koleżeński, kumpelski, przyjacielski. Ja nie mówię, że będziemy zaraz chodzić ze sobą na drinka, chociaż jak mówiłem w poprzednich odcinkach, z moich klientów jakby urodziło się przyjazne uczucie między moimi klientami a mną i kilka takich przyjaźni się naprawdę urodziło i to jest fajne. No oczywiście nie z każdym i ja tutaj nie mówię, że z niektórymi osobami, wiecie, które mają x lat i na przykład sobie nie życzą tyty, no to nie będę mówić tyty, Siemka, co tam u ciebie. Ale mimo wszystko, nawet jeśli jest ser panis, to nie jest nic złego, to jest ten klimat taki luźny. My się śmiejemy, Boże, ja z moimi klientami tak się śmieję i to jest takie fajne, a nie takie, wiecie, tak, pani Michale, o tak, pani Elu, tak. Nie. Nie ma takiego czegoś takiego. I jak przychodzi do mnie, wiecie, taka diwa, taka to ja od razu pokazuję, kto jest z diwą. Ale przede wszystkim pokazuję taki luz, bo mi się nie chce być takiego nie chcę się obrzeć. Nie. Lepiej wyjdź. To nie do mnie coś takiego. Nie. Do widzenia. Piąta cecha idealnego klienta fryzjera to szacunek do fryzjera. Słuchajcie, pracuję w tym zawodzie 11 lat i w stosunku do siebie, ale też z obserwacji, po prostu to, co widziałem i to, co otrzymałem czasami od klientów, to jest masakra. Ludzie naprawdę nie szanują kosmetyczek, fryzjerów i masażystów, tatuatorów. Często traktują nas, szczególnie naprawdę fryzjerów, jak gorszy sort. Niejednokrotnie jako dziecko słyszałem, że jak nie znasz tego egzaminu, zawsze możesz zostać fryzjerem. Albo moje koleżanki słyszały, jak ci się nie uda, to zawsze możesz zostać fryzjerką. Nauczyciel coś takiego mówi? Kurde, masakra. Niejednokrotnie fryzjer, taki fryzjer zwykły, jest milion razy inteligentniejszy od jakiegoś zasranego nauczyciela. Ja tutaj nie mówię o wszystkich, ale właśnie o takich patologiach. Jak można tak krytykować innych, jakieś zawody? Przecież to jest nauczyciel. On powinien uczyć jakiejś wartości życia i w ogóle, a nie oceniać, że ktoś jest fryzjerem, to jest gorszy niż na przykład ten uczeń. I na przykład dawno wiedziałem, że będę tym fryzjerem i to czyniło mnie jakimś gorszym. Mało tego, jak się moja klasa, jak chodziłem do liceum, jak się ze mnie śmieli, że idę na fryzjera, ha, zostanie fryzjerem, poszedł do zawodów i to teraz ja się śmieję, mieszkacie z rodzicami, zarabiacie kasy, część z was siedzi w więzieniu, nie zdaliście żadnych studiów, nie ukończyliście żadnych studiów, nic wam w życiu nie wychodzi, a chodziliście do liceum. Żal, żenada. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Pozdrawiam, buziaczki, ciaro, usago. Tak, ten, który chciał zostać fryzjerem, poszedł do zawodówki. Zawsze może zostać fryzjerem. No mogę! Stara babo, jedna wredna nauczycielko z matematyki. Szósta cecha idealnego klienta fryzjera to zdecydowanie, a przynajmniej dotarcie do jakiegoś konsensusu, a nie konsultacja w nieskończoność. W nieskończoność, gdzie już jest prawie koniec wizyty i ja już widzę za horyzontem kolejną klientkę. Zdarza się to, ale zrobię o tym kolejny odcinek, bo to jest zbyt emocjonalne, żeby mówić o tym tak krótko. Siódma cecha to wyrozumiałość. Niby takie proste, ale słuchajcie, wyrozumiałość jest czymś po prostu rzadko spotykanym. Nie chodzi tylko o ten zawód, ale ogólnie, tak na świecie, a szczególnie w tym kraju, naprawdę. Ja mam wrażenie, że sami ludzie nie wiedzą, co to jest wyrozumiałość. Naprawdę, wobec różnych rzeczy i sytuacji. Bo z czarnego nie da się w 2 godziny zrobić białego, pięknego, zimnego blondu. Z czarnego nie zrobisz białego bez łysego. Jeśli wiesz, o co chodzi. Ósma cecha idealnego klienta, albo potencjalnego, przyszłego idealnego klienta, to niekrytykowanie cen. Słuchajcie, ja naprawdę tego nie rozumiem, że ludzie tak krytykują te ceny. Jeśli ja idę do sklepu, idę do kosmetyczki, idę do fryzjera, do tatuażysty, do kogokolwiek, czy do prawnika, czy do księgowej. Ja nie krytykuję cen. Jeśli jest dla mnie ta cena zbyt wysoka albo zbyt niska, bo to też się zdarza, słuchajcie, to po prostu tego nie krytykuję. Mówię, dobrze, dziękuję, okej. Kurde, logiczne, że jak ktoś wydaje kasę, czas, dużo pracuje, żeby być jak najlepszym i stara się jak tylko może, to się ceni. I tyle, to jest normalne.
Ja wiem, że są salony fryzjerskie, gdzie bierze się 10 zł za strzyżenie. Szczerze nie wiem, jak one funkcjonują i jak te osoby się utrzymują w życiu. No ale ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Może jeszcze kilka tysięcy lat temu, jak pracowałem, no to tak. Ale teraz ja się rozwijam, naprawdę inwestuję w ten zawód. I no nie. Poza tym, co to ma do rzeczy? Jeśli nie pasuje ci cena, idź indziej, a nie krytykuj. To jest straszne, ja tego nie rozumiem. Taka jest cena. Może jak byłem gówniarzem i widziałem jakąś bluzę, która kosztowała 300 zł, to mówiłem, jest taka droga, przesadzili. No ale wiadomo, że każdy chce zarobić, nie oszukujmy się. To jest normalne. Skoro zakładasz swoją firmę, a nawet jak nie masz firmy, to chcesz się cenić, chcesz zarabiać fajne pieniądze i tyle. I albo komuś to odpowiada, albo nie. Ja tego nie rozumiem w ogóle, że trzeba o tym mówić. To jest jakieś ograniczenie, nie wiem. Albo takie komentowanie tych cen, to jest naprawdę męczące. Zdarzają się osoby, że przychodzą do ciebie nawet dłużej i mówią, Jezu, jak ty jesteś drogi. I ma ludzi o tym, że drogi, że drogi. No, taka jest cena, po co o tym mówisz? Jeśli tak ci jest źle, to dlaczego przychodzisz? Bo robi ci pewnie fajne włosy, inaczej byś nie przyszła. Proste. 9. cecha idealnego klienta fryzjera to śmieszne, ale wierność. I już tłumaczę, o co chodzi. To nie chodzi o to, że dany klient ma się przykleić na zawsze do tego fryzjera. Bo czasami wiadomo, trzeba coś zmienić, albo ma się ochotę coś zmienić. Ale najczęściej zdarza się tak, że ta osoba, jak ma taki skok w bok, wraca. I ty to gówno, które ma nagle na głowie, musisz poprawić. A nawet jeśli to nie jest gówno, tylko jest zupełnie zrobione inną techniką kolor, inną techniką strzyżenie, to wiadomo, że ty masz zupełnie inną rękę i musisz to wyprowadzić. I wyprowadzenie tego nie trwa jedną wizytę zazwyczaj, ale kilkanaście. Bo taka stałość jakby kolorystyczna albo strzyżeniowa jest bardzo ważna, bo wtedy się podtrzymuje to, co się stworzyło. I klientki potem na przykład po skoku w bok wracają, przepraszają, a czasami trzeba wtedy więcej wykonać różnych rzeczy, żeby do tego koloru wrócić i to jest droższe, jeszcze marudną rzeczą tak drogo. Ja tutaj nie mówię o jakimś czesanku czy myciu głowy, ale o tych kolorach i strzyżeniach, więc warto się zastanowić, czy warto zrobić ten skok w bok. We wszystkim w życiu pamiętajcie, jest to niewarte. Jak chcesz coś bardzo zmienić, to powiedz temu fryzjerowi, że zdaje się na ciebie, ale chce coś zmienić, chce zupełnie coś innego. I moje klientki tak w większości robią. Przypominam, ja mam niektóre klientki, które chodzą do mnie 11 lat, mimo że jestem bardzo młody, one przyjeżdżają z daleka, z mojego rodzinnego miasta. I ja to bardzo doceniam i wam bardzo dziękuję. To jest wierność, to jest miłość. 10. i ostatnia cecha idealnego klienta u fryzjera to jest w ogóle najprostsze. Najprostsze w mówieniu o tym, najtrudniejsze w wykonaniu chyba. Ale co to jest? Siedzenie sztywno, bez ruchu, bez majtania się. No, słuchajcie, to ruszanie się naprawdę jest trudne. Ona nie chce bramki z balejażu, ona nie chce bramki z ombre, ona nie chce przyciąć ucha, ale lata na tym fotelu jak świder jakiś, jak diabeł tasmański. No, nie da się tak. Jak Picasso malował obrazy, to płótno się nie ruszało. A dla fryzjera, stylisty, artysty, jak robi szczególnie jakieś takie, wiecie, wymagające koloryzacje albo strzyżenia, no to nie ruszać się. Nie możesz się ruszać. Bo jak coś będzie nie tak, to będzie twoja wina. No słuchaj, ja nie mam w głowie zakodowane, czy ty się ruszysz za chwilę milimetr w prawo, w lewo, czy do przodu, czy co. Skąd mam wiedzieć? No co innego, jak jest kichnięcie, chociaż niektórzy potrafią uprzedzić, ale niektórzy wiecie tak, o, tak ten, ja rozumiem gestykulację, ale usiądź sztywno. Chociaż w trakcie nakładania albo strzyżenia. Ja zawsze się z u fryzjera sztywno. Ewentualnie co robię, to tak zjeżdżam na fotelu dziwnie, ale to nie jest takie, wiecie, breakdance jakieś. Koniec tych cech. Koniec tych marzeń. Nie, nie. Powiem wam, że mam idealnych klientów i to sporo. A w zasadzie teraz już większość. Naprawdę mam szczęście. Ja to mam szczęście. Dajcie mi znać, czy wy posiadacie jakieś cechy idealnego klienta, albo czy w ogóle ich nie posiadacie. Jak wam się pracuje z klientami i jeśli macie na przykład zawody inne niż moje, to jakie dla was są cechy idealnego klienta? Napiszcie mi w komentarzu. No i oczywiście, jeśli film wam się podobał, to nie zapomnijcie o kciukach w górę albo w dół, obojętnie. No i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco i kliknijcie dzwonek, żeby powiadomienia wam się pokazywały, kiedy był film i takie tam różne rzeczy i kiedy na społeczności coś się dzieje. Tak.
Trzymajcie się. Hej.